Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest wtorek, 15 listopada, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Akcja dzisiejszej Ewangelii, kochani, dzieje się w jednym z najstarszych miast świata, czyli w Jerychu. Głównym bohaterem oprócz Pana Jezusa jest Zacheusz. Otóż Ewangelia dzisiejsza mówi o pięciu cechach Zacheusza. Po pierwsze, był zwierzchnikiem celników, a więc miał władzę. Był bardzo bogaty, a więc miał pieniądze. Poza tym chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Był ciekawski. Był niskiego wzrostu. Był mały. I po piąte, wspiął się na sykomorem, a więc był zaradny, potrafił sobie poradzić. Spotkanie Zacheusza z Panem Jezusem sprawiło, że świat nie był dla niego już taki sam. Priorytety były już zupełnie inne. Dotychczas to Zacheusz wydawał rozkazy, on miał władzę. Natomiast tutaj swoją władzę oddał Panu Jezusowi, posłuchał Go. Jezus powiedział do Zacheusza, który wspiął się na sykomorę: Zacheuszu, zejdź prędko, dziś chcę zatrzymać się w Twoim domu. A więc oddał Jezusowi władzę. Pozwolił, żeby ktoś dysponował nim. Dotychczas było zupełnie inaczej. Również jeśli chodzi o pieniądze, to nie miały one już takiego znaczenia jak wcześniej. Wcześniej były celem jego życia. Wszystko, jego praca, jego działalność była podporządkowana pieniądzom. Natomiast w tym momencie, kiedy Jezus zagościł w jego domu, do tego stopnia wszystko się zmieniło, że on powiedział, że połowę swojego majątku daje ubogim, a jeśli kogoś skrzywdził, to poczwórnie wynagradza. A jak jest w Twoim życiu? Czy Twoje spotkanie z Panem Jezusem sprawia, że jesteś inny? Czy może Pan Jezus jest tylko dodatkiem do Twojej rzeczywistości? Jak to jest, jeśli chodzi o władzę? Czy Ty oddajesz swoją władzę Panu Jezusowi? Czy też mówisz Bogu, co On ma robić dla Ciebie? Jeśli chodzi o pieniądze, czy chcesz oddać Panu Bogu wszystkie skarby swojego życia, Jego uznając jako największy skarb swojego życia? Czy też mówisz Panu Bogu, aby On pomnażał Twoje skarby, aby Tobie było lepiej? Czy Twoje spotkanie z Panem Jezusem sprawia, że jesteś innym człowiekiem? Jeśli nie, to może jeszcze nie spotkałeś Pana Jezusa tak naprawdę w swoim życiu. Pozwolę sobie przytoczyć jedno z najpiękniejszych zdań świętego Augustyna. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wówczas wszystko jest na właściwym miejscu. I pieniądze również wiedzą, gdzie jest ich miejsce. I również Ty, jako osoba, która może dysponować innymi ludźmi, wiesz o tym, że jesteś dla innych bratem, skoro Pan Bóg jest naszym Ojcem. Życzę Wam, kochani, abyście niekoniecznie wchodzili gdzieś tam wysoko i szukali jakichś wielkich ideałów. Jezus mówi: słuchaj, zejdź na ziemię. Ja chcę się spotkać z Tobą tu i teraz. Dzisiaj chcę być w Twoim domu i chcę, żeby Twoje życie zmieniło się w związku z tym naszym wspólnym spotkaniem. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.